Aleja baobabów to z dużym prawdopodobieństwem najbardziej niezwykła i osobliwa promenada na świecie. Aby ją zobaczyć, trzeba wybrać się na Madagaskar, ale potężne baobaby to nie jedyni giganci na wyspie. Madagaskar zamieszkują też ogromne motyle komety o niesamowitej rozpiętości skrzydeł dochodzącej nawet do 20 cm. Przy takim owadzie można poczuć się jak w świecie liliputów. Wakachina wygląda jak oaza pośrodku pustyni. Chwila, to faktycznie jest pustynia, tyle że w przeciwieństwie do wielu innych, tu znajdziecie parę klubów i barów. Jakie oferuje atrakcje? Można uprawiać sandboarding, a nawet bodyboarding, tylko pamiętajcie, żeby założyć okulary i porządnie zacisnąć usta. Tunel Miłości nieopodal Klewania na Ukrainie jest kompletnie zarośnięty. Niektóre pary wierzą, że jeśli wspólnie przejdą ten 4-kilometrowy korytarz, spełni się ich marzenie. Uważajcie jednak, czego sobie życzycie. Tunelem 3 razy dziennie przejeżdża pociąg. Słuchając o alei Dark Hedges w Irlandii Północnej, może wam przejść dreszcz po plecach. Krążą na jej temat ponure legendy. Miejscowe podanie głosi, że droga ta jest nawiedzana przez ducha zwanego Szarą Damą. Nie trudno się chyba domyślić, jaki popularny serial kręcono w tej scenerii. W północnej Portugalii znajduje się niezwykły dom, który wygląda jak pradawna budowla, niemal jaskinia, ale to faktycznie wiejska chałupka. Nazywa się Casa de Penedo, co dosłownie oznacza dom z głazów, a obecnie służy za malutkie muzeum. Z daleka wygląda jak ogromny kamień. Czyż to nie idealny lokum dla jakiegoś tajemniczego stworzenia? Kolejna taka przedziwna siedziba znajduje się we Włoszech, pośrodku jeziora Recensi. Jest to sztuczny zbiornik powstały w wyniku powodzi. Miejsce słynie z pochodzącego z XIV wieku kościoła stojącego w wodzie. Pieszo można więc dotrzeć do wieży tylko zimą, o ile jezioro zamarznie. Bajkał to jezioro, po którym z pewnością można się przespacerować. Nie ma się co dziwić. Położone w sercu Syberii zamarza każdej zimy. Bajkał jest ogromny, z 27 wyspami na swoich wodach. Jest to również najgłębsze jezioro na świecie, o głębokości równej ponad 1600 metrów. Przenosimy się do wód gorących. Grand Prismatic Spring w Wyoming, USA to największe gorące źródło w Stanach i trzeci co do wielkości tego typu zbiornik na świecie. Pod żadnym pozorem nie można w nim pływać. Nie dość, że jest wybitnie gorące, to jeszcze wejście do wody grozi grzywną. Lepiej więc rozkoszować się widokiem z bezpiecznej perspektywy brzegu. Jeśli kiedykolwiek marzyliście, by poczuć się jak księżniczka lub książę z bajki, Mont-Saint-Michel we francuskiej Normandii to najlepszy cel podróży. Zjawiskowy zamek okala woda, ale nie przez cały czas. Wszystko zależy od faz księżyca. Największy przypływ można zaobserwować na 36 do 48 godzin po pełni. Podczas mojej wizyty dookoła było jedynie parę kałuż i wielkie nic. Nocne niebo, usiane tysiącami gwiazd, jest takie romantyczne, ale prawdziwe morze gwiazd dopiero nadaje poetycki nastrój. Witajcie na Malediwach, na wyspie Wat Hu. Tutejsze plaże świecą w nocy na niebiesko za sprawą bioluminescencyjnego planktonu. Chyba nie sądziliście, że to prawdziwe gwiazdy. Jeśli gwiazdy aż tak bardzo was nie kręcą, może spodoba wam się niebo pełne balonów. Kapadocja, region w Turcji, słynie przede wszystkim z niesamowitych formacji skalnych, ale przyciąga także miłośników latania balonami na gorące powietrze, jak i tych, którzy chcą je jedynie podziwiać z dołu. Za każdym razem, gdy siedzicie przy oknie w samolocie, marzy wam się spacer w chmurach? Dobra wiadomość, moi mili, możecie to zrobić w Boliwii, może nie dosłownie w chmurach. Mam na myśli niesamowite Salar de Uyuni. Nie jest to chmura, a olbrzymie solnisko. W porze deszczowej w jego powierzchni odbija się niebo, co tworzy niesamowitą iluzję, jakby nie było horyzontu i dało się chodzić po niebie. W Kolumbii koniecznie odwiedźcie sanktuarium Las Lajas. Aby dostać się do samego kościoła, trzeba pokonać most, który zdaje się być zawieszony w powietrzu. W dole natomiast przepływa wartki strumień. I szybki powrót do Francji. Jesteśmy w Colmar, mieście w Alzacji. Spójrzcie tylko na te domy. Kolorowe, drewniane fasady, kanały przyozdobione kwiatami, brukowane wąskie uliczki.
W Niemczech też znajdzie się wiele miast z domkami niczym z bajki, a Rothenburg ob der Tauber to doskonały przykład. To doskonale zachowane średniowieczne miasto wyróżnia się dziesiątkami różnobarwnych fasad i autentycznych tawern. Szczególną magię zyskuje zimą, gdy dachy pokrywa śnieżny pył, a miasto opanowują świąteczne jarmarki. Na Islandii wiele dachów, domostw porasta trawa. Takie zabudowania nazywane są domami torfowymi, a trawa na dachu pełni w tym wypadku kilka różnych funkcji. To nie tylko element ozdobny, ale przede wszystkim ochrona przed ulewnymi deszczami. Trawa rośnie na podłożu ze skały lawowej i wymaga regularnego przycinania. W Kostaryce, na wyspach Isla del Caño, znajduje się zbiór około 300 okrągłych przedmiotów różnych gabarytów. Miejscowi nazywają je Las Bolas, co oznacza kule. Kamienie te mają prawie idealnie sferyczny kształt. Niektóre są naprawdę ogromne, z wagą dochodzącą do 16 ton. Zostały wykonane z różnych materiałów – gabro, wapienia i piaskowca. Jedna z teorii mówi, że ustawiano je w rzędach naprzeciw domów zamieszkiwanych przez wodzów. Nie mamy pewności, skąd się tak naprawdę wzięły, ale krąży legenda, że pochodzą z Atlantydy. Nazwa Salto Angel, czyli anielski wodospad, mówi sama za siebie i zaiste. Miejsce prezentuje się idyllicznie. To najwyższy, nieprzerwany wodospad, znacznie przewyższający słynny wodospad Niagara. Woda spada tu kaskadami, a w porze suchej część wyparowuje po drodze, tworząc te jakże zjawiskowe chmury. Jeśli lubicie olśniewający blask, polecam odwiedzić kryształową jaskinię w Meksyku. Wstęp dozwolony jest tylko z profesjonalnym przewodnikiem, ale z pewnością warto. Kiedy bowiem ostatni raz widzieliście kryształ dwa razy większy od siebie? W marokańskim miasteczku Chabchaban dominującym kolorem jest błękit nieba. Nie lazurowy, nie chabrowy i nie turkusowy. Większość tamtejszych domów pomalowana jest na najpiękniejszy odcień błękitu, jaki kiedykolwiek widzieliście. Ze względu na położenie w górach, miejsce to nie należy do łatwo dostępnych. Kolejny błękitny krajobraz oferuje nam łatwiej dostępne Santorini. Domy są tu wprawdzie pomalowane na biało, natomiast niemal wszystkie dachy mają żywy, niebieski odcień. Białe fasady chronią domy przed palącym słońcem i gwarantują świetne tło dla instagramowego zdjęcia. W Słowenii nie można przegapić jednego z najbardziej spektakularnych miejsc na świecie. Jezioro Bled wyróżnia jego niepowtarzalny, prawdziwie akwamarynowy kolor. Poważnie, to nie sprawka Photoshopa. Na samym środku jeziora znajduje się klif, a właściwie mała wyspa z zamkiem i paroma innymi zabudowaniami. Aby jeszcze bardziej osłodzić sobie dzień, koniecznie spróbujcie miejscowej kremówki według tradycyjnej, sekretnej receptury. Patrząc po raz pierwszy na zdjęcie jeziora Morin Lake w Kanadzie, można przysiąc, że to dzieło Photoshopa albo profesjonalnego artysty-malarza. Skądże znowu? To buzujące odcieniami błękitu miejsce jest jak najbardziej prawdziwe i tak idylliczne, że nie chce się stąd wyjeżdżać. Pagan, tajemnicze starożytne miasto w Birmie, to klasyczny przykład krajobrazu jak z baśni. Egzotyczną roślinność, mglisty górski pejzaż i imponujące świątynie można podziwiać z perspektywy roweru lub balonu. Na Filipinach jest masa miejsc do zobaczenia, natomiast z pewnością wyjątkowo piękne są lokalne plaże. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję, wybierzcie się na ukrytą plażę w pobliżu El Nido. To idealne miejsce, by nacieszyć się odrobiną spokoju i samotności. Wapienne zatoczki skutecznie chronią ją przed napływem łodzi, ale też przed nieprzychylną pogodą. We włoskim regionie Liguria znajdziecie dziesiątki wspaniałych plaż, które z pewnością zapadną wam w pamięć. Zatoka Poetów w Porto Venere jest jednym z takich miejsc. Plaża leży tuż przy klifie, a pod wodą znajdują się jaskinie, do których można wpłynąć. Zyskała przydomek Zatoki Poetów od Byrona. Legenda głosi, że słynny brytyjski poeta znalazł tam inspirację, gdy płynąc przez zatokę szukał swojej muzy.
Regione Cinque Terre również znajduje się w Ligurii i to bardzo blisko. Jeśli więc zawsze marzyliście, żeby zobaczyć na żywo te wszystkie pocztówkowe włoskie widoczki z klifami i morzem w roli głównej, to jest to doskonała okazja. Według miejscowych podań, marynarze malowali swoje domy na jaskrawe kolory, aby łatwiej było odnaleźć drogę powrotną do domu. Wyspa Skye w Szkocji idealnie sprawdziłaby się jako sceneria dla jakiegoś historycznego serialu o walecznych rycerzach i damach ich serca. Jestem też przekonany, że mieszkają tu też jakieś wróżki. Obowiązkowym punktem programu jest Old Man of Stor, wzniesienie o skalistych, stromych zboczach. O miejscu tym nie krąży wprawdzie żadna znana legenda, ale i tak jest to jedna z najbardziej niesamowitych i fotogenicznych scenerii na naszej planecie. Na pierwszy rzut oka, oglądany z lądu, to zwykły kamienny most. Ale cały sekret ujawnia się, gdy spojrzeć na niego z poziomu wody. Most i jego odbicie tworzą idealny krąg, niczym portal do ukrytego podwodnego świata. Ta perełka znajduje się w Saksonii w zasięgu krótkiej przejażdżki z Berlina lub Drezna. Marmurowe jaskinie w Chile są jednym z najbardziej odosobnionych cudów natury na świecie. Katedra, kaplica i jaskinia to trzy największe atrakcje całego kompleksu. Jest to grupa czarno-białych pieczar, kolumn i tuneli powstałych z marmuru. Fale rzeźbiły je przez tysiące lat, a one nadal stoją niewzruszone. Turkusowe wody odbijające się od ścian jaskiń tworzą zjawiskowe widowisko świetlne. Kiedy zaczyna się lato, niepozornie wyglądająca kolumbijska rzeka zamienia się w płynną tęczę. Canyon Cristales, znana również jako najpiękniejsza rzeka na świecie, mieni się pięcioma barwami – czerwienią, czernią, zielenią, błękitem i żółcią. Prezentuje się tak jedynie przez połowę roku, a to za sprawą wyjątkowej podwodnej roślinności, która tworzy te wszystkie odcienie. Rośliny potrzebują idealnej proporcji słońca i wody, aby czynić swoją magię. Rzeka Umgot w indyjskim mieście Dawki to marzenie każdego kajakarza. Jest szmaragdowa i tak przezroczysta, że widzisz wszystko aż do samego dna. Jasne kamyczki, otoczaki i ryby, kolorowe łodzie rybackie wydają się dryfować na płynnym szkle. Jedyne co słyszysz to szum rzeki i okazjonalnie przelatujące ptaki. Jedna z najczystszych wiosek na świecie znajduje się niedaleko tej szmaragdowej rzeki. W wiosce są trzy osoby odpowiedzialne za sprzątanie ulic, które pracują codziennie, nawet podczas ulewnego deszczu. Mieszkańcy sadzą kwiaty i krzewy w całej wiosce, a samochody nie mają tu wstępu. Opłatę za parkowanie, jaką wnoszą turyści, przeznacza się na sprzątanie ulic. Kara za zaśmiecanie? Grzywna lub nawet więzienie. Blue Lake w Nowej Zelandii jest jednym z najczystszych jezior na świecie. To tak, jakby spoglądać w zbiornik wody destylowanej. Można nawet dostrzec niebiesko-fioletowe odcienie, chociaż zdarza się to naprawdę rzadko. Woda pochodzi z sąsiadującego z nim jeziora lodowcowego. Miejscowi Maorysi nie pozwalają pływać w błękitnym jeziorze. Ba, nie wolno tu nawet zamoczyć stóp. Według ich wierzeń jezioro ma specjalne moce. Plaża Laskentyre to niekończące się pasmo białych wydm i idealnie błękitnej wody. Ale nie daj się zwieść tropikalnej atmosferze. Jesteśmy u wybrzeży Szkocji. Dlatego też to miejsce wygląda atrakcyjnie tylko w maju i czerwcu. W grudniu słońce świeci tu raptem godzinę dziennie, więc miejsce prezentuje się dość ponuro. Jezioro Pięciu Kwiatów w chińskiej dolinie Juzeigo zmienia kolor z żółtego na szmaragdową zieleń, z ciemnego jadeitu na jasny turkus, a czasem nawet na kolor koralowy, o którego istnieniu, przyznaję, nie miałem pojęcia. Nigdy też nie zamarza dzięki podwodnym, gorącym źródłom, ani nie wysycha w przeciwieństwie do niektórych sąsiednich zbiorników. Lokalna legenda głosi, że powstało z odłamków lustra, które spadło z nieba. Okoliczna dolina to klasyczne wzgórza z jaskiniami i spektakularnymi wodospadami, zamieszkałe przez około 140 różnych gatunków ptaków oraz kilka pand olbrzymich i innych zagrożonych przedstawicieli flory i fauny.
Obszar Oceanu Południowego u wybrzeży Antarktydy ma najczystsze powietrze na świecie. Jest tak czyste, że naukowcy ledwie byli w stanie znaleźć tu jakiekolwiek DNA do badań. Wyłącznie pojedyncze bakterie morskie. Sama Antarktyda jest w 99% skuta lodem, a także pokryta niesamowitymi błękitnymi lodowcami i aktywnymi wulkanami. To też najlepsze miejsce na świecie, by podziwiać skrzące, czyściusieńkie połacie śniegu. Góra Haleakala na Hawajach to jedno z najcichszych miejsc na świecie. Często zdarza się, że leśnicy rejestrują tam zerowy poziom hałasu. Nazwa góry po hawajsku oznacza Dom Słońca. Uformowała się za sprawą wulkanu liczącego milion lat. Lawa gromadziła się tu przez lata, stopniowo tworząc masyw górski. Dom Słońca ma swój unikalny klimat i pogodę, której praktycznie nie da się przewidzieć. Podróż statkiem z Afryki Południowej do najbardziej odizolowanej osady na świecie, Edynburga Siedmiu Mórz, zajmuje prawie tydzień. Odwiedzający potrzebują specjalnego pozwolenia lokalnych władz. Społeczność składa się zaledwie z 300 mieszkańców, którzy uważają się za jedną wielką rodzinę, uprawiają własną żywność i utrzymują wyspę nieskazitelnie czystą. Las Daintree w Australii to najstarszy las deszczowy na świecie. Istnieje od ponad 100 milionów lat i stanowi dom dla 12 tysięcy gatunków owadów, a także dla około 90% całej populacji motyli i nietoperzy w Australii. Żyje tu także około 3 tysięcy gatunków roślin. Archipelag Bazaruto na Oceanie Indyjskim wyróżnia się krystalicznie białymi piaskami, dziewiczymi rafami koralowymi i brakiem turystów. To rezerwat morski, więc komercyjne połowy są tu zabronione. Wciąż jednak można spotkać rybaków na tradycyjnych, starych łodziach. Dzięki temu koralowce są tu wciąż w doskonałym stanie. Bazaruto jest również domem dla ostatnich żyjących na wolności manatów. Tajemniczy, szmaragdowy gaj bambusowy znajduje się w zasięgu krótkiej podróży pociągiem z Kioto. To niesamowite miejsce jest niczym brama do innej rzeczywistości. Skrzypiące i szeleszczące dźwięki sprawiają, że jest to jedna ze 100 najlepszych przestrzeni akustycznych w Japonii. Lokalni artyści wykonują z bambusa kosze, podkładki i podstawki pod pałeczki. Great Bear Rainforest w Kolumbii Brytyjskiej słynie z tysiącletnich cedrów, omszałych wodospadów, wody w kolorze granitu i krystalicznie czystych strumieni. Mieszkają tu rzadkie, kremowo-białe baribale Kermoda, znane również jako niedźwiedzie duchy. Dorzuć do tego jelenie sitka, wilki szare, pumy, kozły górskie, orki, łososie, lwy morskie, wydry morskie, humbaki. No, pełen przekrój fauny. Tajemnica przypominającej watę cukrową plaży Pink Sands Beach na Barbudzie tkwi w materiale, z którego się składa. Pokruszonych koralowcach, pod którymi żyją maleńkie jednokomórkowe czerwone żyjątka. Słynny różowy odcień jest widoczny przy silnych falach. Miejsce to nie posiada żadnej infrastruktury turystycznej, dlatego jest znacznie mniej zatłoczone niż inne karaibskie rejony. Z pewnością dlatego właśnie jest tu też tak czysto. Formowanie się zbiorników Picaninie Ponds w Australii trwało tysiące lat. Zgromadzona pod powierzchnią woda powoli przesiąkała przez pokłady wapienia. W ten sposób doszło do powstania potężnej podwodnej jaskini z zapierającymi dech w piersiach białymi ścianami. Nurkowanie w tym miejscu wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia, ale z pewnością warte jest zachodu. Laponia w Finlandii może poszczycić się wspaniale czystym powietrzem. Tutaj też można podziwiać zorzę polarną, drzewa pokryte czapami śniegu i przepastne białe krajobrazy. Pierwsi ludzie przybyli do Laponii około 7 tysięcy lat temu. Zajmowali się głównie wypasem reniferów. Teraz zwierząt jest więcej niż ludzi, a renifery nie mają w zwyczaju zanieczyszczać środowiska. Park Narodowy Jezior Plitwickich to jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w Chorwacji. Znajduje się tu 16 czystych, barwnych jezior, wszystkie połączone wodospadami. Ten dziewiczy krajobraz zamieszkują jelenie, niedźwiedzie, wilki, dziki i rzadkie gatunki ptaków. Park jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc nic dziwnego, że utrzymanie czystości traktowane jest tu priorytetowo. 60 milionów lat temu ze snu wybudził się potężny wulkan na terenie dzisiejszej Irlandii Północnej.
wypluł pokłady stopionego bazaltu, specjalnego rodzaju lawy. Lawa ostygła i ukształtowała jakieś 40 tysięcy połączonych ze sobą kamiennych schodów prowadzących w dół do morza. Miejscowa legenda głosi, że są tak idealnie uformowane, bo wyszły spod ręki irlandzkiego olbrzyma, który musiał zbudować drogę w głąb morza, aby dotrzeć do swojego wroga w Szkocji. Badabi Sert w północnym Iranie to system unikalnych tarasów z trawertynu, czyli powiedzmy takich naprawdę epickich schodów. Uformowanie się tych struktur zajęło tysiące lat. W tym miejscu spływała woda z dwóch gorących źródeł mineralnych, pozostawiając po sobie coś na kształt galaretowatej mazi. Gdy woda ostygła, uformowały się te nietypowe schody. Źródła są zresztą nadal aktywne. Jedno ma właściwości lecznicze, drugie wyrzuca pył, który zmienia kolor wody na pomarańczowy. Podczas wschodu słońca wszystko spowijają czerwone, pomarańczowe i żółte barwy. Płytkie, słone jezioro Laguna Colorada w Boliwii przyciąga amatorów fotografii jak magnes. Swój obłędny, karmazynowo-czerwony kolor zawdzięcza algom i bogatym złożom minerałów w wodzie. Naokoło znajdziemy pustynny płaskowyż, wulkany, wrzące zbiorniki błotne, góry nawianego tu śniegu i nieziemsko wyrzeźbione skały. Laguna Colorada jest domem dla 3 z 6 gatunków flamingów na świecie, które przylatują tu z powodu planktonu. Flamingi rodzą się białe, ale ich upierzenie zmienia kolor na różowy pod wpływem diety bazującej na czerwonych algach. Hinatuan, zwana zaklętą rzeką, to jeden z najbardziej dziewiczych, ukrytych naturalnych klejnotów Filipin. Jej źródło znajduje się gdzieś w górach i tak naprawdę nikt nie wie, skąd dokładnie wypływa woda. W jej wodach pływa mnóstwo kolorowych ryb, ale skąd się biorą i dokąd płyną, to pozostaje tajemnicą. Rzeka wygląda na płytką, ale nikt nigdy nie zdołał zmierzyć jej głębokości. Jedynie nieliczni żądni wrażeń turyści odwiedzają to tajemnicze miejsce, aby nurkować w jaskiniach. Jezioro Pangong w Himalajach to najwyżej położone słonowodne jezioro na świecie. Z powodu zasolenia nie ma żadnych mieszkańców, ale za to stanowi idealne miejsce do obserwacji ptaków. W cieplejszych miesiącach wody w zbiorniku nieustannie zmieniają kolory od niebieskiego po zielony, a nawet czerwony. Za to w zimie całe jezioro jest skute lodem.